Cześć, z tej strony Skylark. Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę wam, jak zmienić częstotliwość odświeżania monitora w Windowsie 10. A więc zaczynajmy. Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, jest zjechanie w lewy dolny róg do przycisku "lupy". Klikamy w ten przycisk i następnie tutaj wpisujemy "ustawienia ekranu". Po wpisaniu słowa "ustawienia ekranu", Pojawi nam się tutaj opcja Zmień ustawienia ekranu. Także klikamy w tą opcję. Otwiera nam się takie oto okienko. I tutaj należy zjechać nieco niżej do momentu, gdy zobaczymy opcję Zaawansowane ustawienia wyświetlania. Klikamy w tą opcję. I tutaj w tym momencie pojawią nam się ustawienia naszego ekranu. I żeby zmienić częstotliwość odświeżania, należy kliknąć tutaj w opcję Wyświetl właściwości karty dla wyświetlacza. Klikamy w tą opcję i już nam się tutaj otworzyły właściwości. I tutaj u góry trzeba z tych zakładek wybrać zakładkę Monitor. Po wybraniu zakładki Monitor, tutaj mamy opcję częstotliwość odświeżania ekranu. I w zależności od tego, czy mamy normalny monitor, czy może korzystamy z laptopa, możemy tu mieć jedną, dwie, pięć czy dziesięć różnych opcji. W związku z tym, że ja mam laptopa, mam tutaj tylko jedną opcję 60 Hz, u ciebie będzie to prawdopodobnie więcej opcji. I po wybraniu, jaką częstotliwość odświeżania chcemy posiadać, należy kliknąć przycisk Zastosuj i w ten oto prosty sposób zmieniliśmy częstotliwość odświeżania naszego monitora. Mam nadzieję, że ten film był pomocny, jeśli tak, pamiętaj, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i zostawić jakiś pozytywny komentarz. Dzięki i do usłyszenia.